Pierwsze w tym sezonie punkty Pucharu Świata dla doświadczonego Denisa Korniłowa, 34-letniego skoczka z Niżnego Nowogrodu. Ale my już mamy pierwszego z biało-czerwonych, Paweł Wąsek. 32 wczoraj, niewiele mu zabrakło do punktów. Dzisiaj w prologu 30. O, ładny skok w wykonaniu Pawła. Gdzieś tam trącił tą pierwszą czerwoną linię, czyli punktka. No i zobaczymy, czy to wystarczy, aby dzisiaj gdzieś powyżej tej 30 jednak się uplasować. On tutaj w styczniu był 28, 124 metry. Jak było z wiatrem? No, trochę mniej ten wiatr zawiewał z tyłu podczas skoku pierwszego z Polaków. To był dokładnie metr na sekundę. Rekompensata 12,8 punktu, zatem niższa od wielu wcześniej skaczy.